Z okazji 142. rocznicy śmierci najpotężniejszego łódzkiego fabrykanta, Karola Scheiblera, otwarto dla zwiedzających jego kaplicę mauzoleum na starym cmentarzu w Łodzi. Kaplica jest w trakcie wieloletniej renowacji i na co dzień jest niedostępna. Z tego względu wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mauzoleum Scheiblera to arcydzieło sztuki neogotyckiej, jedno z zaledwie kilku tego typu obiektów w całej Europie i nieporównywalne do żadnego innego w Polsce. Ogromny koszt powstania, za który można by zbudować 2-3 kościoły, odbił się szerokim echem nie tylko w łódzkiej prasie końca lat 80. XIX wieku, kiedy to rodzina zmarłego ufundowała obiekt. Nad przebiegiem prac czuwa Fundacja na rzecz ratowania kaplicy Karola Scheiblera. Chcesz więcej takich materiałów? Daj znać w komentarzu.